To, że naszego mistrza ognia zobaczymy ponownie w drugiej części drugiego sezonu, wiemy na pewno, jednak trzeba sobie zadać pytanie, czy na pewno od razu zobaczymy go takiego, jakiego byśmy chcieli go zobaczyć, albo raczej jakiego byśmy się spodziewali. Jak wiemy, pod koniec sezonu trafił on do tak zwanego Netheru razem z Bonzel, gdzie znajduje się pozostała czwórka z zakazanej piątki, albo trójka, bo jeden prawdopodobnie opętał Jordanę, nieistotne. I warto sobie zadać pytanie, czym ten Nether Space tak naprawdę jest. Otóż jest to więzienie, które znajduje się jakby wewnątrz Bonzel, jakkolwiek idiotycznie to nie brzmi, po prostu tylko z jej pomocą można tam trafić. Jest to pusta przestrzeń, coś w rodzaju takiego labiryntu, kamiennego labiryntu, z którego po prostu nie można w żaden sposób uciec. Jest to na pewno bardzo ogromne i rozległe miejsce, ponieważ Kai i Bonzel jeszcze się na tą zakazaną piątkę nie natknęli. I to chyba akurat bardzo dobrze. Wiele osób, wiele fanów spekuluje, że miejsce to może zmienić osoby, jakie tam trafią i to właśnie dlatego Nokt wygląda jak wygląda. Szczerze nie można go porównać do żadnego gatunku, jaki znamy z Ninjago, a przynajmniej do tej pory, ponieważ ma on w sobie po trochu z każdego z nich. Trochę wyspiarza, trochę zwykłego człowieka, trochę oni. No generalnie ciężko stwierdzić, czym on tak naprawdę jest i sporo osób myśli, że wcześniej wyglądał inaczej, był na przykład zwykłym człowiekiem, ale to właśnie to miejsce tak go zmieniło, zmutowało. Czy jest to prawda? Ciężko stwierdzić, ja osobiście w to wątpię. Jednak co za tym idzie, wiele osób myśli, że jeśli jest to prawda, to Kaja może spotkać to samo i Kai również może być zły. Czy ma to jakikolwiek sens i logikę? Niby nie, a przynajmniej tak się może na pierwszy rzut oka wydawać. Jednak jeśli Nether rzeczywiście jakoś wpływa na osoby, które się tam znajdują, to wtedy taka możliwość również istnieje. Oczywiście dalej jest ona bardzo mało prawdopodobna, jednak ciągle należy to brać pod uwagę, że na przykład ninja będą musieli pokonać Kaję, albo Bonzel będzie go ratować, bo będzie się zmieniał i będzie tam stawał się zły powoli i tak dalej, ale ostatecznie wszystko zwykle dobrze się kończy i wyjdzie już stamtąd dobry, tak jaki jest w zestawach. Taki scenariusz można wziąć pod uwagę, oczywiście nie trzeba, bo wcale nie musi tak być i raczej nie będzie. Jednak z racji tego, że fani mają bujną wyobraźnię, to fajnie o tym pomyśleć właśnie w taki sposób. Szczerze, ja bym coś takiego zobaczył. Naprawdę, zły Kai i zły Jay mogłoby być ciekawie. Oczywiście tak nie będzie, ale wiecie, marzenia, piękna rzecz.